budżet partycypacyjny jako forma demokracji uczestniczącej. Nazywam się Katarzyna Kowalasz-Tam i reprezentuję firmę Cebralo, która w Niemczech od wielu lat prowadzi działania związane z dialogiem społecznym prowadzonym w internecie. Zarówno dialog ten jest prowadzony zarówno na poziomie lokalnym, doradzamy też i realizujemy projekty dialogowe na poziomie landów i bundów, czyli związków. I ja Państwu chciałabym dzisiaj opowiedzieć nieco z doświadczenia praktyka, jak wygląda sprawa budżetów partycypacyjnych czy też obywatelskich w Niemczech. Generalnie, jeżeli chodzi o budżety partycypacyjne, to ich istota została zawarta w zasadzie w tym jednym zdaniu Symptome Herzberg-Rücke. Tutaj właściwie jest mowa o tym, co i kto jest elementem takiego budżetu partycypacyjnego, czyli tematem głównym jest współdecydowanie o wydatkach miasta, czyli planowanie, uczestnictwo w planowaniu budżetu. Natomiast kto? Chodzi tutaj o mieszkańców, o ich aktywny udział w całych procesach decyzyjnych. Jest ten projekt, czy proces dzieje się na poziomie lokalnym lub sublokalnym. Dotyczy w zasadzie instytucji lub organów, które mają uprawnienia, kompetencje decyzyjne w zakresie finansów. Czyli można by się sprzeczać na temat tego, czy fundusz spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli będzie przy udziale realizowany wszystkich członków spółdzielni, czy on jest budżetem partycypacyjnym, w zasadzie nie spełnia tych warunków. Jest niezależnym procesem dyskusyjnym, oznacza to, że nie jest on tylko marginalnym elementem prowadzonym w ramach jakiegoś innego dialogu społecznego. Jest on ograniczony czasowo i powtarzalny, to znaczy ma konkretny punkt otwarcia dyskusji czy konsultacji i zakończa się w momencie, kiedy nie tylko zostanie konsultacja z mieszkańcami zakończona, tylko wszelkie kolejne etapy, o których za chwilę będę mówić, zostaną również wykonane. Jeśli jest to wydarzenie jednorazowe, jest to oczywiście nadal budżet partycypacyjny, ale takim jak gdyby idealnym momentem jest zainstalowanie go na stałe w strukturach samorządowych. I taki proces musi zostać zakończony jakimś sprawozdaniem, czyli mieszkańcy zostają nie tylko włączeni i nie są tylko nie tylko dawcami swoich pomysłów i opinii, tylko otrzymują również feedback, co dalej się z tymi propozycjami będzie działo, jak dalej będą się te finanse kształtowały. Jedna rzecz, która jeszcze jest ważna w odniesieniu do budżetów partycypacyjnych, to to, że nie zastępują one reprezentatywnej demokracji, tylko są elementem uzupełniającym. W Niemczech prawdopodobnie wiecie Państwo, że budżet partycypacyjny pojawił się po raz pierwszy, czy powstał ta idea, ten pomysł w Porto Alegre i w 1989 roku i od tego roku w zasadzie mieszkańcy co roku decydują o udziale, uczestniczą w kształtowaniu finansów, w formułowaniu priorytetów i potrzeb. Natomiast w Niemczech ten proces w zasadzie rozpoczął się w latach 2000, czy na początku 2000 lat były realizowane pierwsze projekty pilotażowe i obecnie jest około 100 gmin, które budżet partycypacyjny wprowadziły. Tutaj mamy zaprezentowaną statystykę dotyczącą podziału etapu wdrażania tych budżetów partycypacyjnych. W fazie B, czyli w fazie decyzyjnej, to znaczy podjęcia już decyzji, decyzja została podjęta, obecnie jest 9 gmin, tutaj byśmy do tej kategorii zaliczali Łódź.
70 jednostek wykonało już przynajmniej raz budżet partycypacyjny, raz lub dwa. 21 to miasta, które zdecydowały się na długoterminowe realizacje budżetu partycypacyjnego i przynajmniej już 3 razy został zrealizowany ten projekt, tudzież będzie realizowany wielokrotnie. 15 jednostek to jednostki terytorialne, które jedynie sprowadzają się do informowania mieszkańców o strukturach budżetów, czyli nie jest to tak naprawdę budżet partycypacyjny w sensu stricto, ale one częściowo lub perspektywicznie zamierzają wprowadzać również mieszkańców do konsultacji. Mamy również jeszcze 98, największa grupa to jest grupa tych jednostek, które się zastanawiają, przymierzają się, te dyskusje są jeszcze nieformalne, są organizacje pozarządowe na przykład, które zgłaszają życzenie przeprowadzenia budżetów partycypacyjnych, tudzież partie polityczne, pojedyncze ugrupowania składają, mogą złożyć wniosek, wystąpić o rozważenie tego projektu. 22 gminy obecnie to status tych gmin, znajdą się w grupie A, to jest grupa, która dotyczy zostały wnioski odrzucone, to znaczy Rada Gminy opowiedziała się przeciwko. Była sytuacja w 98 roku w Niemczech, w 2009, 2010 i tak wygląda pod koniec 2011. Także widać, że tendencja wzrostowa, że miasta, coraz więcej miast decyduje się, że jest bardzo duża grupa miast należących do tego, która dyskutuje i jest to element politycznej debaty obecnie. Czy można pytanie? Proszę. Czy to, że tam w okolicach Zagłębia Rury, tak? I że tam jest takie zagęszczenie od samego początku, to jest jakoś uzasadnione socjologicznie? Tak, jest to uzasadnienie może mniej socjologiczne, ale finansowo jest to wynikiem tego, że gminy niemieckie, szczególnie w Zagłębiu Rury, mają poważne problemy finansowe i istnieje konieczność konsolidacji budżetów. W związku z tym jest to nie tylko jak gdyby efekt rozwoju uczestnictwa mieszkańców czy demokracji uczestniczącej, tylko jest to też efekt kryzysu finansowego. O tym za chwilę będę też mówić, bo tutaj chciałam Państwu przedstawić właśnie uwarunkowania, które doprowadziły, że w tych ostatnich latach ten budżet partycypacyjny jako proces w gminach niemieckich się dość szybko rozwinął. Przede wszystkim uwarunkowane było to aktywnością mieszkańców. Mieszkańcy zaczęli być nie tylko odbiorcą, jak dotychczas, usług gminy lub też uczestnikiem w ramach demokracji reprezentatywnej, ale coraz częściej, w coraz większym zakresie chcieli współuczestniczyć aktywnie poza strukturami formalnymi w różnych tematach dotyczących planowania przyszłości ich miast, ich gmin. To dotyczy na przykład właśnie finansów. Nie wiem, czy Państwo znacie również taki projekt, który w Stuttgarcie jest bardzo znany. Taka akcja była w zeszłym roku, Stuttgart 21, gdzie mieszkańcy bardzo silnie protestowali przeciwko projektowi realizacji nowego dworca, który obejmował też całe okoliczne zagospodarowanie i ten proces zakończył się referendum, które niestety nie wypadło tak, jak w woli mieszkańców czy inicjatyw, które to zainicjowały, czy projekt będzie nadal realizowany, ale właśnie to jest jedna z takich też ważnych w niemieckiej demokracji momentów, bo ten proces był bardzo silnie obecny medialnie i pokazał, jak daleko może społeczność lokalna wpływać w momencie fazy realizacji projektu, jaką władzę jednak zdolna inicjatywa może mieć.
Poza tym pojawiło się wiele inicjatyw pozarządowych, które zarówno na poziomie lokalnym, albo też na zasadzie sieci network, które zaczęły silnie tematyzować proces polityki i w zasadzie letargu politycznego, jeżeli chodzi o mieszkańców, i jak te procesy demokratyczne promować w różnej formie. Również takie procesy agent rozwoju lokalnego, jak Agenda 21, miały na to wpływ, ponieważ te grupy często występowały jako inicjator w gminach z wnioskami czy z propozycją otworzenia się na budżet partycypacyjny. Tutaj jest ten warunek kolejny, o którym już mówiłam, że kryzys finansowy, ogólnofinansowy, szczególnie gmin niemieckich, które ciągle otrzymywały na zasadach subsydiarności coraz więcej zadań i potem kompetencji. Niestety nie pociągało to ze sobą dostatecznego wyposażenia finansowego. W związku z czym pojawiły się długi, które z kolei z pozycji landów była konieczność ich konsolidacji budżetów, bo było zagrożenie wprowadzenia komisarycznych rządów. Również landy same jak gdyby oferują programy dla gmin, które są zadłużone, jeżeli odrobią swoje zadanie domowe, to znaczy jeżeli uda im się w odpowiednim okresie czasu przedstawić projekt budżetu wychodzenia stopniowego z długów, dostają dofinansowanie na realizację pewnych zadań. Wreszcie kolejnym aspektem było to, co się właściwie toczy, co ty też tematem wprowadzenia mówiłeś. Pojawiły się zmiany w strukturach samorządowych, usługi prowadzone też na zasadzie e-government, które miały zwiększyć efektywność i transparentność gmin jako struktur zarządzających. Pojawiły się też nowe trendy, że zaczęto doceniać rolę nowych technologii dla komunikacji i dialogu również między samorządami i mieszkańcami. Budżet partycypacyjny ze względu na to, w jaki sposób odbywają się, w jaki sposób prowadzony jest sam proces, można w zasadzie podzielić na konsultatywny i współdecyzyjny. Chodzi tutaj w tym przypadku o to, że w momencie procesu konsultatywnego mieszkańcy oddają jak gdyby swoje propozycje, które oczywiście będą nadal na dalszych etapach opracowane, omawiane politycznie, udokumentowane, otrzymają polityczną decyzję, ale one są otwarte, to znaczy nie ma jakichś uwarunkowań jak w przypadku procesów współdecyzyjnych, kiedy na przykład też ograniczenie jest do wysokości wydatków, o jakich mieszkańcy mogą decydować. Istnieje taka forma pośrednia, kiedy na początku w procesie konsultatywnym zbiera się wszelkie pomysły na temat projektów, a później w referendum są projekty przedstawiane, głosowane, które z nich mogą zostać zrealizowane. Jest też, co bardzo ważne jest na przykład w Niemczech, o tym mówiłam w związku z zagłębiem Rury, są budżety zorientowane jedynie na wydatki oraz budżety, które dotyczą bardziej oszczędności, kiedy gminy na przykład zwracają się do mieszkańców jako osób kompetentnych, ale równocześnie osób, które tymi redukcjami finansów będą dotknięte, z pytaniem, w jaki sposób można zmniejszyć wydatki, zaoszczędzić lub też zwiększyć dochody. Są też takie propozycje mieszane, gdzie jest forma otwarta, każdy może złożyć propozycje i podać i przedstawić. Była ta właśnie forma dotycząca oszczędzania i wydatków, czyli budżet taki mieszany pod względem finansów. Natomiast jeszcze jest ze względu możliwość podzielenia budżetów partycypacyjnych ze względu na metody, techniki stosowane przy realizacji. Z
jednej strony może być to budżet bazujący na internecie, na dyskusja, głównym elementem jest dyskusja prowadzona w internecie, to jest właściwie to, na czym moja firma się specjalizuje, czyli pomocą czy wspieraniem gmin w realizacji i obsłudze całego procesu internetowego. Klasycznie są również, tak było w Porto Alegre, są budżety partycypacyjne prowadzone na miejscu, tudzież są to jak gdyby zgromadzenia mieszkańców, są to referendum, czyli w rzeczywistości, rzeczywiste budżety, znaczy w świecie realnym. Natomiast istnieją także wiązane budżety, a ten względny technik, a ten bazujący na internecie jest w zasadzie bardzo rozpowszechnioną formą w Niemczech. Do tego są jakieś oprogramowania specjalne? To znaczy, są programy, ale na przykład programowane są specjalnie na potrzeby miasta, na przykład używamy do tego celu Drupal jako content management system. Ale są firmy, które... Ale są które... konfigurowane po prostu pod określone ale Drupal jest open source, ale są, istnieją firmy, które oferują to też jako na usługa, jako... oprogramowanie płatne. Tak się to rozpoczynało. Czyli jeżeli już jest, to już jest rynek jakiś, tak? Na takie... Tak, jest na to... wykonywanie takich systemów informatycznych. Tak. Sam budżet partycypacyjny nie sprowadza się jedynie do tego procesu konsultacji, on jest oczywiście takim decydującym momentem, czyli jest tym momentem, kiedy najbardziej intensywnym punktem projektu, natomiast on składa się z wielu innych kolejnych etapów, które są bardzo czasochłonne i jest konieczne, żeby to odpowiednio sobie zdać z tego sprawę, że to nie jest tylko w przypadku dialogu internetowego, przygotowanie platformy, tylko w zasadzie takie planowanie rozpoczyna się dużo, dużo wcześniej, bo jest to z jednej strony konieczność i czasem długa droga przekonywania polityki i polityków, żeby się chcieli przychylnie do tej akcji ustosunkować. Jest to proces informowania i mobilizacji w przeddzień, czyli w przedbiegu projektu, dotarcie do ugrupowań, które mogą być multiplikatorami w tym procesie, tudzież które mogą przy samej formie, określenie formy budżetu partycypacyjnego odegrać jakąś rolę. Informowanie również na zasadzie prasy, mediów i szeroko rozumianych. Potem odbywa się ten moment konsultacji, który, jak już mówiłam, to jest ograniczony proces, czyli się zaczyna takie debaty, na przykład w internecie, w Niemczech najczęściej trwają między 3 a 5 tygodni. To jest okres, kiedy mieszkańcy mogą nadsyłać swoje propozycje. Po takim etapie następuje analiza wyników, są wszystkie propozycje, które znalazły się na przykład w jakimś rankingu. Samorząd może zadecydować, czy będą wszystkie propozycje realizowane, czy będą propozycje do wysokości jakiegoś budżetu realizowane, czy też na przykład jakaś określona ilość, na przykład 100 najlepiej głosowanych propozycji zostanie dalej przez administrację i politykę wzięta pod uwagę. Odbywają się na rady decyzji, którym celem jest ustosunkowanie się, czy w ogóle takie propozycje mogą zostać zrealizowane, na przykład czy istnieją formalne kryteria, na przykład to nie są kompetencje gminy, w związku z tym nie może gmina zadecydować o takim projekcie. Może istnieją również inne obiektywne kryteria, które nie pozwalają na realizację projektu. I to jest bardzo ważnym, ostatecznym elementem jest sprawozdanie mieszkańców. W zasadzie, jeżeli takiego sprawozdania nie będzie, to w zasadzie taki proces, można powiedzieć, że się nie uda, bo mieszkańcy wtedy nie czują się jak uczestnikami demokracji, tylko znowuż na zasadzie zostałem jakby wykorzystany, spuszczony. Etap konsultacji, teraz chciałabym przykład w Kolonii, przejść do Kolonii. Etap konsultacji w Kolonii odbywał się na zasadzie czterech menedżerów.
Dialog internetowy był jedną formą składania propozycji. Otwarta została linia telefoniczna, gdzie mieszkańcy mogli również od 7 do 19 składać swoje propozycje. One zostały notowane i były również na forum internetowym, potem przez redakcję jak gdyby wprowadzane. Czyli one również stawały się w ten sposób częścią dialogu internetowego. Miasto przygotowało formularze zwrotne, które w broszurach ułożonych na mieście się znajdowały i mieszkańcy mogli odsyłać to na podany adres. Na samym początku tego procesu odbyło się duże spotkanie informacyjne już w trakcie samego spotkania, kiedy jeszcze w zasadzie dopiero projekt był przedstawiany, nadeszło blisko 100 propozycji już od mieszkańców w tym czasie. Tak wygląda w zasadzie, wyglądała platforma w Kolonii w 2010 roku. W Kolonii budżet partycypacyjny był prowadzony w zeszłym roku po raz trzeci. W 2008 był po raz pierwszy i ten budżet był tematycznie określony, czy zdefiniowany. On dotyczył takich dzień jak ulice, drogi, parki oraz to była jedna grupa tematyczna, druga grupa tematyczna tereny zielone i trzecia grupa sport. Do tych trzech kategorii mogli mieszkańcy oddawać propozycje. Wszystkie inne propozycje, które nie dotyczyły tych tematów, one trafiały, również były brane pod uwagę, trafiały do grupy po prostu innych propozycji. I w tym krótkim czasie, trzech tygodni, nadeszło blisko 5000 propozycji. Trzeba sobie też zdać sprawę, przy 5000 propozycji dla miasta, jakie pociąga to ze sobą resursy ludzkie czy pracy, bo te 5000 propozycji musi w jakiś sposób zostać też opracowana. W 2010 tematy były szkoła i kształcenie jako jeden temat oraz ochrona środowiska jako druga grupa tematyczna, a w 2012 dotyczyło to dzieci, młodzieży, wspierania gospodarki oraz kultury oraz otworzono specjalnie kategorię dotyczącą jedynie propozycji na temat oszczędzania. Wracając do Kolonii, dzień dobry. Tak wracając do Kolonii, tak wyglądała platforma informacyjna właśnie w 2010 roku. To jest lista, po lewej stronie widzicie Państwo listę tych propozycji, które otrzymały najlepszy wynik głosowania osiągnęły. Ta lista, w tym przypadku przyjęto model, że od głosów pozytywnych odejmowano głosy negatywne i ta różnica decydowała o miejscu w rankingu, a jeżeli była ta sama różnica, to wtedy decydowała liczba głosów pozytywnych o miejscu. I na pierwszym miejscu znalazło się w Kolonii życzenie, żeby nie zamykać centrów socjalnych. To są centra, w którym się dzieje właśnie dużo społecznych działań i właściwie też młodzież jest bardzo dotknięta tym problemem. I w 2010 był to bardzo silnie dyskutowany temat i centra socjalne bardzo się też zaangażowały, żeby jak najwięcej zmobilizować osób popierających propozycje również w internecie i jak widać udało im się, otrzymała ta propozycja 937 głosów pozytywnych i udało się zapobiec silnym redukcjom. Właśnie to, co można w takim dialogu internetowym robić, to jest nie tylko możliwość składania propozycji, ale można własne komentarze, uwagi odnośnie propozycji składać, można rozwijać propozycje, warianty, wszystko to dzieje się w dyskusjach oraz można dokonywać oceny, czy się jest za, przeciw lub neutralnie wobec danej propozycji.
krótko tylko do fazy mobilizacji i informowania. Ten budżet pierwszy w kolonii partycypacyjnej był bardzo dobrze, bardzo dobrą miał frekwencję, bo około 10 tysięcy osób wzięło udział w tej dialogu internetowym. Złożono, złożono 38 tysięcy głosów, oddano i około 5 tysięcy komentarzy. Dlatego było to też takie efektywne, ponieważ odbywała się bardzo silna i wielokanałowa kampania informacyjna. Obok informacji na plakatach w mieście, obok meldunków w prasie, obok reklamy radiowej, wszyscy mieszkańcy otrzymali kartkę informującą o tej możliwości, czyli zostało każde gospodarstwo domowe otrzymało od miasta zaproszenie do wzięcia udziału w debacie. W przeddzień odbywały się również też spotkania informacyjne, gdzie próbowano również zwracać uwagę grupom i inicjatywom i włączać ich w proces jak gdyby dalszej propagandy na cel projektu. Istniało również gremium doradcze, w którym zrzeszone były również takie organizacje, jak na przykład Lokale Agenda 21, która w zasadzie też służyła swoimi kanałami na zwracała uwagę na rozpoczęcie się tego procesu. Ten proces nazywał się Deine Stadt, Deine Geld, czyli Twoje miasto, Twoje pieniądze, to było motto. Każdy taki budżet ma swoje jakoś motto przewodnie. Właśnie taki też miał corporate identity. W 2012 był już kolejny budżet partycypacyjny w Kolonii i co się obserwuje nie tylko w Kolonii, ale to jest w zasadzie we wszystkich tych internetowych budżetach partycypacyjnych frekwencja z czasem maleje. To znaczy po pierwsze budżety partycypacyjne są w internecie, są zazwyczaj bardzo dobrze przyjmowane przez mieszkańców. Kolejne wiążą się z dużym spadkiem frekwencji, co jest w zasadzie bardzo ciekawe, bo w przypadku budżetów partycypacyjnych, które się offline odbywają, na przykład w Porto Alegre, mieliśmy odmienną tendencję. Z czasem się liczba mieszkańców uczestniczących zdziesiątkowała. To jest przykład Solingen, to jest inny model. Mówiliśmy tutaj, że istnieją budżety partycypacyjne oszczędnościowe skierowane na propozycje dotyczące oszczędzania lub też podniesienia dochodów czy uzyskania dodatkowych dochodów. I tak też było w Solingen. Solingen miało konieczność konsolidacji do 2013 roku budżetów musiało zaoszczędzić 46 milionów euro. I miasto nie miało, jak gdyby miało wyobrażenie, co można by było zrobić, ale propozycje te są bardzo często bolesne dla mieszkańców, ponieważ one dotyczą w dużej stopniu społecznych czy kulturalnych dziedzin działalności samorządowych. I mieszkańcy oczywiście są, dla mieszkańców jest to taki budżet partycypacyjny, jest możliwością też jak gdyby spotkania czy dyskusji na temat tego, jeśli musimy oszczędzać, w jaki sposób możemy to robić razem i w jaki sposób możemy robić to w jakiś bardziej zrównoważony sposób i bardziej taki solidarny wobec najbardziej potrzebujących. Także miasto przygotowało listę propozycji dotyczących oszczędzania, zarówno takich zadań własnych, jak też takich zadań dodatkowych, które miasto ma te fundusze wolne. Mieszkańcy, udało się dzięki temu działaniu tę kwotę oszczędnościową uzyskać i sam proces, czy miasto Solingen zostało za swoje działania, otrzymało europejską nagrodę jako samorząd
taki wzorcowy samorząd. Kolejne budżety będą na dwa czy trzy zdania na temat nowości. Na przykład w Essen wprowadzono taki kalkulator budżetowy, gdzie mieszkańcy mogą po prostu na zasadzie trochę takiej jak gdyby gry zderzyć się właśnie z informacją, co oznacza, jeżeli zwiększymy wydatki w dziedzinach społecznych, jak to się odbija na zadłużenie na mieszkańca, tudzież jaka o ile musiałby zostać podniesiony podatek od gruntu na przykład, jeżeli byśmy chcieli więcej wydawać w dziedzinie socjalnej. Także to była możliwość, tu była przedstawiona suma, która jest konieczna do osiągnięcia w oszczędzaniu i każdy mógł poeksperymentować, co oznacza to, jakie to ma skutki dla i konsekwencje dla nas, dla innych dzieci. We Frankfurcie w zasadzie ciekawą rzeczą było to, że tutaj połączono zarówno elementy budżetu partycypacyjnego w internecie, jak też po zakończeniu fazy konsultacyjnej był jeszcze proces offline, gdzie przez jeden dzień 100 osób zostało zaproszonych. Osoby te mogły się zgłosić również na platformie informacyjnej do wzięcia udziału w dyskusji z ekspertami, z przedstawicielami miasta i te najlepiej punktowane propozycje, to była taka lista 100 propozycji, one były w grupach małych jeszcze bardziej dyskutowane, priorytety zostały ustalone i zostały również rozwiązania dalsze do rozwoju tych propozycji. Bonn niedawno zakończył się budżet partycypacyjny i zakończył się on trochę z takim niesmakiem odnośnie ilości uczestników tego procesu. W pierwszym budżecie uczestniczyło stosunkowo dużo mieszkańców. Zaraz Państwu powiem dokładnie ile. W tym drugim liczba zarówno mieszkańców, jak i propozycji drastycznie spadła. I pytanie jest oczywiście, jakie są powody. Dotyczy to zarówno tematów, dotyczy to zarówno medialnych aktywności miasta, dotyczy to zarówno samej platformy, czy na przykład proces registracji na platformie nie był zbyt trudny. I miasto zastanawia się nad zleceniem ewentualnie ekspertyzy na temat, dlaczego tak to się rozwinęło. Istnieją też budżety partycypacyjne, które są prowadzone praktycznie tylko metodą offline, jak na przykład w Hilden, gdzie miasto już od 2000 roku stara się z mieszkańcami częściowo w sposób, powiedzmy, niekonwencjonalny uzyskać informacje na temat ich wyobrażeń o wydatkach. I tu na przykład na zasadzie monopoli stworzona została Hildopoli, to była propozycja bodajże studentów i w takiej hali po prostu zostały przedstawione, stworzone stoiska, na których organizacje społeczne, na których dziedziny działalności miasta informowały o tym, co robią i jakie wydatki są z tym związane. Mieszkańcy mogli również brać udział w konkursie i zgłaszać swoje propozycje. To też się w niektórych gminach sprawdza, na przykład w Solingen można było zgłaszać propozycje i tym samym brać udział w losowaniu iPad jednego. Tutaj można 1000 euro jako pierwsze miejsca było. Właściwie jest to pytanie, czy to w demokracji uczestniczące, czy takie formy mają tak naprawdę miejsce, powinny mieć miejsce. Ja myślę, że przeskoczę trochę, bo nie wiem, jak to wygląda czasowo, jest godzina 13. Można. Tak? Dobrze, to w takim razie chciałam tylko krótko do porównań do budżetów partycypacyjnych na świecie. Widzicie Państwo, że są kraje, w których, czy kontynenty bardziej, w których te
procesy są już bardzo zaawansowane i na przykład dla mnie osobiście jest ciekawym elementem, że w Stanach Zjednoczonych ten proces jest praktycznie bardzo mało zaawansowany, natomiast bardzo ciekawym elementem jest, że w Afryce są budżety partycypacyjne praktykowane. Niedawno odbył się i to jest właśnie teraz efekt postępu w tej dziedzinie również w Ameryce, odbył się budżet partycypacyjny Nowego Jorku. On był realizowany na zasadzie pięcioetapowym, to znaczy tutaj też były wybierane osoby zainteresowane, które tworzyły jak gdyby radę i mieszkańcy mogli zdefiniować swoje potrzeby i przedstawiciele tego gremium łącznie z przedstawicielami administracji, ekspertami, rzeczoznawcami, oni formułowali propozycje. Te propozycje zostały zaprezentowane w takim kolejnym spotkaniu z mieszkańcami i dopiero na tym etapie odbył się w marcu bieżącego roku odbyło się głosowanie nad projektami. W Demokratycznej Republice Kongo internet nie jest aż tak rozpowszechniony, więc stwierdzono, że taką dobrą metodą jest wykorzystanie SMS-ów przy telefonii komórkowej do mobilizowania ludności, do przekazywania im informacji. Był to projekt realizowany również z finansów Banku Światowego i otrzymał bardzo dobrą frekwencję i było bardzo dobrą opinię. Podsumowując, chciałabym się zastanowić, może również z Państwem zapraszam do uzupełniania, co w zasadzie można osiągnąć dzięki budżetowi partycypacyjnemu. Przede wszystkim jest to dla polityki i dla administracji możliwość uzyskania wiedzy, uzyskania propozycji i wskazówek obywateli na zasadzie co dwie głowy to nie jedna, po prostu wykorzystania potencjału masy jak gdyby. Bardzo istotnym elementem jest to, że w zasadzie mieszkańcy często nie mają zupełnie wyobrażenia o tym, jak finanse gminy są zorganizowane. Mam nadzieję, że to za chwilę o tym trochę usłyszymy w następnym wystąpieniu. I oni nie wiedzą, jak cały ten proces czy ustalania, czy konsultowania wydatków wygląda. Także jest to możliwość zwiększania przejrzystości w planowaniu wydatków. Dla samej administracji, czy dla samej polityki bardziej ma to też efekt, że mieszkańcy, że wzrasta jak gdyby dzięki takim akcjom też poczucie wspólnoty i poprzez to też, zwłaszcza jeżeli jest to udany proces jak gdyby wsparcia i legitymacji politycznej oraz akceptacji decyzji władzy. Wreszcie jest to także możliwość, taki budżet partycypacyjny daje możliwość wypowiedzenia własnych zapotrzebowań i priorytetów osobom, które nie są nigdzie zrzeszone, nie czują się być może nawet reprezentowane. Także na zasadzie takim, że proces jest otwarty dla każdego, kto chce się po prostu przyczynić do kształtowania finansów miejskich. I w kontekście demokracji oczywiście jest to też element zwiększania czy wzmacniania demokracji, bo zwiększa się zaufanie mieszkańców. Jeżeli sam proces i sam budżet miasta jest dla wszystkich transparentny, wiadomo jakie wydatki i z jakich powodów zostały tak, a nie inaczej ustalone. Realizacja takich projektów wiąże się z wieloma kosztami, z wieloma nakładami, z wieloma w związku z tym obawami, zagrożeniami. Przede wszystkim należy powiedzieć, że jest to duże obciążenie zarówno dla polityków, jak i dla administracji,
ponieważ taki proces trwa najczęściej, jeżeli mówimy o takim internetowym dialogu, to on minimum rok trwa, a nawet trochę dłużej, bo od fazy przyjęcia decyzji do fazy opracowania wniosków, a jeszcze często dopiero wtedy się zaczyna faza realizacji. Także mieszkańcy, to jest dlatego dla mieszkańców taki moment, oni praktycznie od momentu, kiedy zgłosili swój wniosek, aż do momentu, kiedy zostało coś zrealizowane, kiedy efekty tych ich działań zostaną widoczne, to mija czasem 2-3 lata nawet. I to może mieć też negatywny wpływ na to, czy ktoś, kto w pierwszym dialogu bierze udział, w ogóle w drugim się będzie jeszcze chciał uczestniczyć. To w tych dialogach internetowych często spotykamy się z taką krytyką, że ludzie się dowiadują, co się stało z naszymi propozycjami i wyrażają swoje niezadowolenie, że nadal jeszcze nie jest realizacja zakończona. Nie należy też mieć, są dwustronne wymagania wobec obywateli. Z jednej strony niekiedy jest taka tendencja do tego, że wydaje się, że jeżeli nie ma akurat jeżeli samorząd sam już nie widzi żadnych możliwości na określenie pól oszczędnościowych, że przyjdą mieszkańcy i oni właśnie rozwiążą za nich ten problem, a rozczarowanie z tym jest związane, że nie wszystkie propozycje, a nawet można powiedzieć, że dużo propozycji w budżetach miejskich nie może być realizowanych ze względu na chociażby te formalne uwarunkowania, o których na początku mówiłam. Z drugiej strony jeszcze do tego drugiego punktu jest takie założenie, że często władze czy samorząd czy administracja mają taki negatywny stosunek wobec do mieszkańców jako osób, które nie są ekspertami w sprawach finansowych i niestety nie mają jak gdyby ze strony administracji polityki nie ma takiej otwartości na to, że również te osoby mogą bardzo pozytywne propozycje i efekty dla kształtowania finansów przyjmie. Istnieje obawa, że w zasadzie takie procesy one nie odpowiadają zasadom demokracji reprezentatywnej. To też się pojawia często jako krytyka w internecie, że po to wybieramy naszych przedstawicieli, żeby oni za nas właśnie takie decyzje podejmowali. Także taka obawa, że nagle pojawią się grupy, które będą starały się swoje interesy, lobbyizmus tutaj czy w ten sposób przeforsować też się pojawia. Jest to na pewno otwarcie się samorządów na mieszkańców jest pewnym jak gdyby elementem przenoszenia kompetencji i tu samorządy i przedstawiciele polityki często mówią akurat to są jedyne kompetencje, które nam jeszcze zostają i również te mamy oddać. Także spotkałam się ostatnio na konferencji z takim reakcją osoby, która była przedstawicielem Rady Miasta. Budżet partycypacyjny może się przerodzić w kwotę życzeń, z których wiele nie daje się spełnić. Taka obawa się też pojawia, jak uporamy się z tymi zwariowanymi propozycjami, jak uporamy się z propozycjami, które politycznie nie są w żaden sposób popierane. Także czy jesteśmy na to gotowi, żeby nawet jeżeli nie odpowiadają te propozycje politycznej woli, żeby je mimo wszystko zrealizować. I jeżeli ten proces się nie powiedzie, może być efekt taki, że mieszkańcy jeszcze bardziej będą zrezygnowani i nie będą chcieli włączyć się w dalszy proces uczestnictwa w życiu politycznym. No i na koniec ten efekt kosztów. Niestety takie procesy są, jeżeli chodzi nawet o te działania internetowe, nawet jeżeli chodzi o open source, jest to związane z dużymi nakładami. I jeszcze ostatnie dwa aspekty, czego należy unikać przy realizacji w praktyce.
Przede wszystkim nie należy oczekiwać zbyt wiele, bo budżety partycypacyjne mogą przynieść bardzo pozytywne efekty i mogą być uzupełnieniem, ale nie powinny być zastępować decyzji, które gremia polityczne i administracyjne pod względem kształtowania finansów podejmują. I również te procesy nie są w stanie na przykład rozwiązać wszystkich problemów finansowych gminy. To często było też taki punkt, że gminy były zdegustowane, że na przykład z 300 propozycji można właściwie tylko 46 zrealizować, ponieważ 120 już jest realizowanych, a 120 następnych nie nadaje się z przyczyn formalnych do realizacji. Nie wolno tego procesu też widzieć jako instrumentu poprawy wizerunku gminy. Ok, wykorzystamy mieszkańców, teraz włączymy ich w proces i przez to nasza ranga się jak gdyby jako otwartej gminy tutaj zwiększy. Przed przystąpieniem do tego procesu trzeba faktycznie się zastanowić, czy istnieją w mieście zasoby ludzkie, żeby ten proces faktycznie zrealizować. W tym momencie chodzi mi już o same struktury samorządowe przede wszystkim, bo mimo wszystko, jeżeli sam dialog na przykład internetowy jest realizowany, to potrzebna jest ileś osób, które w dialog z mieszkańcami jest włączone, które odpowiadają na pytania mieszkańców. I w trakcie realizacji, to jest zasada never change running system, nie wolno zasad głosowania na przykład zmieniać, ale też fatalną pomyłką byłoby wczesne zakończenie takiego procesu. Natomiast o czym należy pamiętać, co prowadzi do sukcesu, trzeba pamiętać, że przynajmniej ten pół roku, lepiej rok przed rozpoczęciem takiego budżetu trzeba zacząć się tym tematem zajmować. Że bardzo istotnym elementem jest współpraca z NGO, z przedstawicielami ugrupowań społecznych i wykorzystanie ich potencjałów jako też multiplikatorów, jako włączenie ich do public relations, ale także do formułowania samych zasadów na przykład budżetu partycypacyjnego. Ważne jest, żeby docierać do tych, którzy w zasadzie nie są normalnie reprezentowani lub też nie uczestniczą w procesach politycznych. W związku z tym trzeba wiele mediów włączyć do reklamy. I ważnym tematem także nie ma czegoś takiego jak ten temat, nie ma tutaj miejsca. Także tematy, które są z punktu widzenia polityki i władzy niechciane, które są kontrowersyjne, które już być może długo są jak gdyby unikane, one również mają miejsce bytu na takim forum. Na wszystkich etapach realizacji należy pamiętać, żeby proces być transparentny, o wszystko jedno, czy dotyczy czy to kosztów, czy to dotyczy to struktur, czy do podejmowanych decyzji. I właściwie, o tym już mówiłam, ważnym, najważniejszym takim dla mnie osobiście też etapem jest to, który decyduje o sukcesie lub nieporażce całego procesu, jest to, że mieszkańcy muszą dostać sprawozdanie czy feedback ze swoich działań. Bez tego jak gdyby cały proces nie był na rady.